Od razu powiem na początku tego materiału, że sam jestem zaskoczony tym, co nagrywam, okej? Okay? Wysłaliście mi bardzo dużo save'ów i dzisiaj wieczorem będę siadał i ogrywał i sprawdzał, które nadają się na odcinek, ale nie mogłem się powstrzymać i muszę uratować tę kampanię, bo wiem, że widzu byś mi nie wybaczył. Muszę go uratować, nie? Jeżeli chcielibyście więcej uratowanych kampanii, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to serdecznie zapraszam. Save, którego dostałem na maila, wygląda właśnie tak. Kałach, uratuj mój Honduras. I wiecie co? Chodzę na Honduras i rzeczywiście, Honduras jest w stanie wojny z Meksykiem, Gwatemalą, Salwadorem, Nikaraguą, Republiką Kostaryki, Panamą i Kolumbią. Wspaniale. I na początku zobaczmy, z czym przyjdzie nam się tutaj zmierzyć. Okej, wybrany Naval Focus, bardzo mądrze, dockyardy nam się przydadzą. Normalnie się zastanawiałem, czy podejść do tego save'a z rozwagą i z szacunkiem, tak jak chciałbym podejść do każdego save'a, no ale widz prosi, więc to zrobię, no i chłopak się postarał trochę dla memów, więc czemu nie? Zaczynamy oczywiście z Naval Focusem, bardzo fajna rzecz, ale pozwolę sobie to wyłączyć. Nasze template'y wyglądają tak, Sensachi, oczywiście wspaniała dywizja i dywizja Zachudy. Chyba ktoś tutaj naprawdę sobie wziął do serca, że szpitale polowe to najgorsza rzecz, którą możesz dodać i sobie po prostu tutaj dodał. Zrobimy fokus na armię, żeby dostać expa. Bardzo zdziwiła mnie tutaj rzecz, że jest tutaj milion konwoi na tym kraju. To też tak trochę ciekawie się robi. I po odpauzowaniu rozgrywki widzę właśnie coś takiego. I nie wiem, jak mam to nawet skomentować tak szczerze, widzowie. Nie mam żadnego pojęcia. Widzę, o, bardzo dobrze zainwestowana produkcja w 9 lotów. O, produkujemy też bombery. O, to wspaniale też, można powiedzieć. Może lepiej nic nie produkujmy, bo i tak nie musimy. No i, moi drodzy, jesteśmy atakowani z każdej strony. Ja podejdę do ciebie, koleżko, tak jakbym podchodził normalnie, jakbyś mnie nie chciał strollować. Uratuję tę kampanię Hondurasu i wyślę ci save'a. Już będziesz sobie mógł grać po prostu. Dobra, na początku zaczniemy werbować 11 dywizji Zachudy, oczywiście. No i się bronimy. I to jest wszystko, co musimy zrobić na razie w tym momencie. Nie wiem czemu, czy ty masz po prostu coś tutaj dodałeś, że tu exp praktycznie nie leci w tym modzie, żebym template'a nie mógł zmienić, nie mam pojęcia. Dobrze, wystawiamy 11 świeżych dywizji Zachudy, oczywiście. Teraz niech te dywizje sobie połapią tutaj organizację. Okej, na południu mamy lotnisko, które warto by było zdobyć, więc oczywiście wyślemy tam parę naszych dywizji do ofensywy. Mam tylko nadzieję, że uda nam się je zdobyć za wszelką cenę. O, dzień dobry. Mamy 30 siły politycznej. Musimy uzbierać 50 siły politycznej, żeby dostać 25 armii experience, więc na to też poczekamy teraz. No i atakujemy stolicę, moi drodzy, Salwadoru. Tutaj jest walka o każdy kawałek ziemi. Tutaj oczywiście nasze lotnictwo robi więcej niż nasza piechota, bo chciałbym zaznaczyć, że mamy szpitale polowe w dywizjach. Armii Focusem idziemy cały czas, bo potrzebujemy tylko armii experience. Zaprzestajemy ofensyw, mamy 13 armii expa, więc dorzucimy sobie tutaj, powiedzmy, batalion antitanków i batalion artylerii, dokładnie tak. To będą nasze najmaśniejsze dywizje. I teraz rozpoczniemy ofensywę na San Salvador. Z racji, że mamy antitanki, to powinniśmy być w stanie przebijać dywizję, oczywiście, że tak. Atakujemy sobie San Salvador teraz. Dzień dobry, San Salvador upada. Mamy już pierwszego przegranego tej wojny. Dziękuję, pierwsze zagrożenie cię uratowałem. Resztę mojej armii przesyłam na południe. Mam 50 armii experience, więc... Przepraszam, mam 50 siły politycznej, więc biorę 25 expa. Dzień dobry. Z dywizji Zachudu usuwam szpitale polowe, bo dostaję po prostu oczopląsów, jak na nie patrzę w hoju. I dodajemy jeszcze więcej artylerii w nasz template. No i teraz powoli, staramy się powoli, bardzo ostrożnie. Obserwuj moje ruchy, które tutaj robię. Bardzo ostrożnie. Oczywiście staramy się iść do przodu. Nie mamy manpowera, ale to nie ma żadnego znaczenia. Teraz uderzymy na stolicę Hondurasu, Mangunana. To można powiedzieć, że jest przewspaniale, prawda? Dzień dobry. I'm going to Orłowo to eat something. Dobra, Nikaguara została podbita. Wysyłamy teraz moje dywizje na południe i skapitulowałem. Nie wiem dlaczego. Republika Hondurasu skapitulowała. The Republic of Honduras has lost the war and surrender there seems to be way military to continue this... Co? Co? Rozgrywam sobie jeszcze raz ten scenariusz, bo nie wiem, co poszło nie tak i nie wiem, dlaczego skapitulowałem. A, bo jeszcze zapomniałem, jakie to były badania wybrane, czyli w mass assault poszli. Dobrze, dziękuję ci, kolego, naprawdę. Bardzo ci dziękuję, to była wspaniała rzecz. Więcej takich save'ów, więcej takich... O, jeszcze to robimy sobie doktrynę. Nawet tego nie zauważyłem, ale dziękuję. Więcej takich save'ów potrzebuję i... No i teraz nie mamy manpowera i ostrożnie po prostu musimy przebijać się na południe. I ja wiem, gdzie był błąd. Ja zostawiłem stolicę pustą i mi się Meksyk zdesantował na stolicę i mnie podbił, czajcie? Dlatego teraz stoją dywizje, które będą broniły. O, dobra, atakujemy aktualnie tutaj San Jose, czyli stolicę tego, Kostaryki. Mamy Kostarykę dla nas, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I tutaj na razie się na Panamę ustawimy do obrony. Wyślemy tutaj 3 dywizje i one będą stały za rzeką i tutaj musimy się bardzo mocno bronić, wiecie. I aktualnie cele polityczne, które chcę zrobić to, bo to daje Recruitable Population Factor 20%, a ja potrzebuję powerka. No i oczywiście jako garnizony ustawiliśmy
mieliśmy modern tanki, no bo mamy milion ekwipmentu, więc to nie ma żadnego znaczenia, prawda? O, tutaj nawet cała armia Panamy została okrążona w tym, z boku tutaj. Dobra, mam 100 siły politycznej, prawda? A dzięki 100 siły politycznej co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Okej, okay, super. Najważniejszy cel został zrobiony, czyli 20% recruitable population factor. Wrzucamy teraz, moi drodzy, wszystkich dorosłych tak jakby. Nie, przepraszam, extensive conscription, czyli to ten większy pobór sobie wrzucimy. I teraz po prostu wystarczy czekać. No i czekamy na manpower. Occupied territories widzę, że rosną tutaj do góry, to ustawię im military governor, niech będzie. Okej, jak wbijam kolejne 100 siły politycznej, używam sobie tego celu, który daje mi 10 tysięcy manpowera za 58 dni. Dobrze, i teraz możemy powoli zacząć się pchać już w Gwatemalę, moi drodzy. Raczej to, że nie mamy manpowera, nie będzie nam tutaj robiło zbytnio dużego problemu. Dzień dobry, witamy w Gwatemali, znaczy witamy u nas. W sensie nie w Gwatemali, o może tak? Dobrze, i tutaj powolutku staram się atakować Meksyk. Za chwilę dostanę też 10 tysięcy z tego celu. I zmieniłem też prawo z gubernatora na local military force, więc dostaliśmy troszeczkę manpowera, to się oczywiście szanuje. Teraz chciałbym ich bardzo okrążyć, dlatego chciałbym bardzo zwyciężyć tą walkę na północy, aby to tylko teraz utrzymać. Znowu mogę sobie wziąć 25 expa, no to oczywiście, że to robię. Świetnie. I teraz zmienimy jedną rzecz, czyli dodamy czołg i zyskamy 70 tysięcy manpowera, mamy 20 rozpiętości. I teraz wykonujemy dziki atak stojącego węgorza, czyli po prostu rozkazujemy naszym dywizjom zaatakować te dwie dywizje, które są na plecach. Wspaniale. Atak węgorza się powiódł w 100%. Węgorz został zaatakowany, dywizje zostały przebite, dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz wykonamy dziki atak latającego orła. Nie wiem, czy nadążacie za moimi taktykami. Czyli teraz atak dzikiego płonącego orła, że po prostu te trzy dywizje atakują na północ, a te dywizje atakują tu. Dobrze, i zobaczymy, czy orzeł doleciał do gniazda. Dobra, bo powoli już dolatuje dziki orzeł do gniazda. Staramy się jak możemy. Jak nie, ci się gdzieś wycofują, nie pozwólcie się im wycofać. Super, powoli orzeł dolatuje już do gniazda. Bardzo powoli, ale dolatuje i doleciał do gniazda. I czy orzeł tutaj też wyląduje w gnieździe, czy nie? Też wylądował. I zobaczcie. Mamy obkrążone bardzo dużo armii meksykańskiej teraz, której już nie będzie z nami. Teraz już atakujemy pełnym butem Meksyk. Ustawiłem sobie też dywizję do garnizonowania. Wyglądają tak. W Gwatemali wystawiamy kolejne jednostki i dołączymy je tutaj. Jak to teraz często młodzież powtarza, Meksyk jest posiadany, oczywiście. No i musimy dotrzeć aż do Tijuany. Tijuana chyba, tak to się wymawia, tak? Dalej kontynuuję badania tutaj elektroniki i radia, żebyś miał lżej później, jak przejmiesz tego save'a, wiesz. I jeżeli chciałbyś grać Hondurasem, no to ja prywatnie polecam albo zielony Honduras, albo szary Honduras, albo czerwony Honduras, bo to będzie najlepszy, największą moc mają ma taki Honduras, wiesz, po prostu. Panama kapituluje, co bardzo dobrze. Z Kolumbijczykami jest tak, że Kolumbijczyków po prostu musisz podejść sposobem, bo tu są tereny, które mają dosłownie zero infrastruktury, prawda? Więc nie możesz na nich walczyć, bo nie wygrasz, więc niech oni sobie stoją na tym terenie. Ten teren ma jeszcze 3 infrastruktury, więc postaraj się go jak najszybciej zająć od Kolumbijczyków, odbić. I to nie robi ci żadnego problemu, jak widzisz. I przeprowadzasz teraz tak mocną ofensywę, że po prostu Kolumbijczycy się załamują. Musisz się wbić blitzkriegiem tak mocnym i tak szybkim, o którym nie słyszał nikt. Widzisz, wbiłeś się, wspaniale. I teraz musimy się rozejść na różne tereny, bo tu nie ma infrastruktury i możesz pchać ile chcesz. Nie ma infrastruktury, ale pchasz, bo oni też nie mają infrastruktury. Musisz myśleć tak jak twój przeciwnik, czyli nie myśleć po prostu. Bo wiemy, że musisz myśleć tak jak przeciwnik twój, czyli po prostu nie myśl. Pchaj się po prostu jak debil przed siebie. I to wszystko, co musisz zrobić. Widzisz, zobacz, przepchani są, użyliśmy taktyki zerowego zużycia mózgu, oczywiście, i protokół 2, i protokół 6.9, no i wszystko wychodzi jak chcemy, nie? Widziałeś, jak super? Zajęliśmy sobie prowincję na południu i teraz atakujesz tu w górach, bo ciebie to nie interesuje, że to są góry. Ty dobrze wiesz, że to są góry, bo się znasz na mapie w hoju. Atakujemy Bogotę, czyli oczywiście stolicę Kolumbii. I czy to będzie konferencja pokojowa? Is that a peace conference? No i dzień dobry. Honduras uratowany, Honduras został całkowicie uratowany, jesteś panem po prostu tutaj Ameryki Południowej, można sobie powiedzieć, jasno, teraz czekasz, po prostu zmieniasz secret police na civilian oversight i po prostu czekasz, aż będzie rosnąć ci ten compilans, żebyś mógł tutaj te marionetki ultra utworzyć albo coś, ten deseń, manpower masz, wszystko masz i tyle. Jeżeli chcesz mi wysłać swojego save'a, żebym go uratował, tylko proszę cię, niech on nie będzie taki jak on, bo ja rozumiem trollowanie, ale jednak chciałbym coś ponagrywać fajnego z tego. Mail ci się wyświetla teraz na ekranie i masz go w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Jeżeli odcinek ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, jeżeli nie subskrybujesz, to może warto to zrobić teraz. W tym momencie wyświetlają ci się proponowane filmy. Wybierz coś dla siebie.